decyzji. Jak panowie, obserwując to zwolnienie i ten cały incydent? Ten mecz, tam w sumie była wcześniej sytuacja, tu powiedzmy była sytuacja, jeśli chodzi o karny dla nas, także sędzia tu nie podyktował i mi się wydaje też w takim sensie, no, sędziowie boją się podejmować takich pewnych trudnych decyzji i tu mi się wydaje to był powód. Gdyby podyktował w tych minutach karny na Wojciechowski, to prawdopodobnie tu by też podyktował dla Rakowa. A jakie były odczucia drużyny Rakowa? Znaczy, ja tu się zgadzam z panem trenerem, że sędzia mógł podyktować rzut karny na Wojciechowskim. Ja byłem w tej sytuacji, gdzie popychałem trochę ręką Sławka. A czy tu była ręka, no to sędzia określił, że nie było. No to gramy dalej. Jacek Magiera wykazał dużą odwagę cywilną. Przyznał się do tego, że faulował, na co nie stać każdego sportowca. Tu jedna z dogodniejszych sytuacji. Jak to był taki okres, powiedzmy, gdzie myśmy sobie wypracowali kilka sytuacji i należało po prostu je wykorzystać. Zresztą tak na Legii, tak w sumie tu zabrakło troszeczkę skuteczności. Jeszcze nie powinna być przynajmniej na sytuacja Bartka Karwana, gdzie troszkę źle przyjął. Wiadomo, tu skuteczność zespołu przede wszystkim decyduje o ich zdobycie punktowej, o miejscu w tabeli. To bardzo ładna akcja drużyny częstochowskiej. Tak, gdyby Piotrek Bański dokładniej zagrał, być może udałoby mi się pokonać bramkarza, a tak piłka przeleciała wzdłuż bramki i nikt nie zamknął tej sytuacji. Byłem świadkiem meczu nie tylko z GKS-em Katowice, ale także tydzień wcześniej graliście z Widzewem. I muszę przyznać, że drużyna częstochowskiego Rakowa pokazała zupełnie inne oblicze. Z katowiczanami graliście bardzo dobrze. Znaczy, w meczu z Widzewem straciliśmy szybciutko pierwszą bramkę na 1-0, trochę taką, no powiedziałbym, głupią. Zaspaliśmy w obronie i po rzucie wolnym Citko pokonał naszego bramkarza. Gdy zaczęliśmy troszeczkę grać, znowu straciliśmy drugą bramkę, 2-0 i było po meczu właściwie. A tak częstochowianie zdobyli prowadzenie, 1-0, bramkę strzelił Piotr Bański, który, jak twierdzi trener Gotthard Kokot, od roku nie strzelił gola. Tak, zgadza się, Piotrkowi akurat nie udało się strzelić. Właściwie udało mu się w tym sezonie strzelić pierwszą bramkę. Miał jakiś taki przestój, jeśli chodzi o zdobywanie bramek. Ja uważam, że w całym sezonie należała mu się ta bramka i bardzo dobrze się stało, że akurat wczoraj strzelił. Troszeczkę niepewnie zachował się Janusz Jojko, jak gdyby nie spodziewał się, że piłka może wpaść. Mi się wydaje, tu tak pokazany Artur niepotrzebnie wchodził ściskiem, gdyby odprowadził zawodnika, na pewno tu doszło do sytuacji 2-1 z naszej strony i tu. No sama sytuacja, tu mi się wydaje, zawodnik Rakowa przede wszystkim chciał się recentrować, no ale to są takie bramki niby przypadkowe, ale ładne, bo z takich, powiedzmy, uderzeń, czy można powiedzieć, no uderzyć, powiedzmy, po długim rogu bramkarzowi za plecy. Czy ja wiem, tu jest ciężki teren, trudno się zrobić. Ta piłka jednak dosyć, no, można powiedzieć, była precyzyjnie, znaczy uderzona, ale precyzyjnie nie wędrowała na długi słupek za plecy. I kolejna akcja, tutaj Bański miał szansę po raz drugi wpisać się na listę strzelców. Tak, trochę niedokładnie uderzył, ale uważam, że bardzo dobrze zrobił, że nie przyjmował tej piłki na tak śliskim terenie. Uderzenie z pierwszej piłki, praktycznie światło bramki, gwarantowało, że zdobędzie drugą bramkę. I to chyba jest najładniejsza akcja meczu w wykonaniu częstochowskiej drużyny. Zakończono minimalnie celnym strzałem z kwadry. Tak, zgadza się. Gdyby ciut bliżej strzelił Grzesiek, byłoby 2-0 i właściwie chyba byśmy ten mecz wygrali, dowieźli 3 punkty do końca, tak inaczej się stało. No, uważam, że była to również bardzo ładna akcja. Szansa dla GKS-u Katowice, właśnie ta, o której mówił trener. Znaczy, ja mówię, powodzeniem, znaczy sukcesem przede wszystkim przy zdobywaniu bramki, jest przede wszystkim przyjęcie, ja twierdzę, to jest 80% bramki, to w takich sytuacjach Adam Bała lepiej przyjmuje właściwie w tym momencie, kiedy bramkarz już nie mógł się nawrócić, miałby pustą bramkę. I to przede wszystkim te przyjęcie złe decydowało o tym, że bramki nie zdobył. Czy dla was była to jakaś niespodzianka? To był element zaskoczenia, że Raków prowadzi 1-0? Chyba na pewno myśmy właściwie tak, zresztą Raków się też nastawił, jeśli chodzi o grę kontry, nagle z kontry, tu po utracie tej bramki, troszkę przypadkowej,
łatwiej się gra w takich warunkach z kontry. I te sytuacje, tak powiedziałem na konferencji, Raków może mieć do siebie pretensje, że wypunktował nas, gdzie prowadzi 1-0, bo na pewno ten mecz by dowiózł. My praktycznie wykorzystaliśmy tu, zresztą tu ktoś powiedział, to była przypadkowa, bo nam kręci się ta akcja. Zresztą potwierdza to, że ten, cała ta akcja była przemyślana troszeczkę. Przypadkowość może być tylko w tym, że zawodnik na tym terenie.